Wiedzieliście, że strona Google, jeżeli nie działa, bądź też są jakieś eventy, na przykład Valentine's Day, czyli walentynki, bądź też Mother's Day, czyli dzień mamy, to wtedy Google wypuszcza jakieś gierki. I mamy, moi drodzy, przed sobą listę sekretnych gier z Google. Ja sobie przygotowałem na pierwszą grę Pac-Man 30 Anniversary, czyli 30 lat. Moi drodzy, zobaczcie, że musimy nawet wrzucić tutaj pieniążka. Odpalamy i jak sami widzicie, jesteśmy Pac-Manem. Gramy tak naprawdę w Pac-Mana, tylko tym razem gramy na mapie z napisem Google. I to jest po prostu mega, że Google tutaj tak jakby prosi się o kolaborację nawet z Namco, czy też z Pac-Manem. To jest po prostu mega. Dobra, tutaj duszek do mnie nie podszedł, nie zabił mnie. Ja sobie tą kropkę zostawię na później jakby, co? Ja widzę, że tutaj mnie jeden goni teraz... Prawie mnie jeden złapał. Dobra, bierzemy teraz to i możemy ich zjadać. Chodźcie tutaj, duszki. Zapraszam was bardzo serdecznie. Tu jeden, drugi, trzeci został złapany. Mam nadzieję, że czwartego się uda złapać. One są teraz mega zdenerwowane. Zobaczcie w ogóle, że one są teraz mega zdenerwowane. Nawet się teraz inny dźwięk pojawił. One teraz uciekają, bo wiedzą, że ja za chwileczkę tutaj złapię kuleczkę. Bierzemy kolejną. Teraz weźmiemy jeszcze jedną. Ja bym chciał tutaj złapać tego duszka. Mamy jednego. Bierzemy tutaj kolejne. Niestety ten duszek jest pełen nadziei, że mnie złapie, jednakże nie... Dobra, tego też sobie tutaj złapiemy. Ja bym chciał złapać wszystkich czterech na raz, bo jeżeli tak zrobimy, to wtedy dostaniemy 1600 punktów z tego, co pamiętam. Ale na razie podejdźmy sobie... Oh my god. Nie wiem, dlaczego się dźwięk zmienił. Oh my god. Oh my god, dobra. Bierzemy kulkę. No i teraz ja was mogę złapać. Dobra, tutaj mamy pierwszego. Tutaj mamy drugiego duszka i postaram się złapać jeszcze te dwa, żeby... Nie złapię. O-o. O-o. Jest lipa. Jest lipa. Oh my god, oh my god, nie! Ej, cztery mi zostały, no. Ale i tak czy siak chciałem zobaczyć, jak to wygląda, gdy Pac-Man umiera. Czy jest rzeczywiście tak, jak to było w starej gierce Pac-Mana, że jest... I tyle. Zobaczcie w ogóle, że zostało nam tylko i wyłącznie jedno żyćko. I my teraz tak naprawdę zaczynamy po raz kolejny. Tylko tym razem te duszki są szybsze. Ale widzę, że mamy tak jakby do zebrania dwie rzeczy. Mamy truskawkę i mamy czereśnię. Ale tak jakby na razie tego nie znam. Dobra, mamy truskawkę. Okej. I później możemy zdobyć chyba czereśnię. Dobra, mamy czereśnię. Truskawka też by się przydała. A, goni mnie! Dobra, złapaliśmy go, tego duszka. Mamy jeszcze dwie kropki jakby, co? Ja myślę, że on był niewidzialny. O! Ciekawe, co się stanie, gdy stracimy wszystkie żyćki. Ja od razu sobie tutaj polecę na kolejnego duszka, który mam nadzieję, że wyjdzie za chwileczkę ktoś. Mamy truskawkę. I to by było na tyle. No jak chcecie złapać? Halo, duszku! To on nie wie, gdzie on jest, nie? Co za typ? Co za typ? Dlaczego on tutaj... On mnie nie widział. Dobra, mamy pierwszego duszka, mamy drugiego duszka, mamy A żyćko otrzymałem? Okej, okay, no nie wiedziałem, że coś takiego jest. Jak my złapiemy trzy duszki, możliwe, że... Nie, ja tu przez punkty chyba dostałem, bo mamy 10 tysięcy, wiecie? Więc za każdym razem zdobywamy kolejne żyćko. Dobra, ja się teraz zabiję i zobaczymy, co się stanie, gdy tak naprawdę... My zginiemy, ale duszko, duszku, chodź no tutaj, duszko, duszko, duszko! Dobra, zabili nas ze wszystkich żyć i wtedy mamy pewnie game over, dokładnie. Mamy game over! To była, moi drodzy, pierwsza, chyba najpopularniejsza gierka, ponieważ Pac-Man. Następnie mamy Doodle Google Baseball. Nie mam żadnego pojęcia, co to jest, co my tutaj musimy robić, ale najprawdopodobniej... Okej, okay, to najprawdopodobniej była gierka. Okej, okay, czyli tutaj musimy naciskać. Gierka podczas jakichś mistrzostw. Ej, to jest mega, już mi się to podoba, double. I teraz pizzą gramy? Okej. Okay. Oh my god, home run, yes! Za drugim razem home run! Ale poleciało, plus two runs. Dobra, teraz uderzamy. Nie wiem, czy to jest broku, czy to jest jakaś cikora? Cikore, tak to się chyba mówi. Dobra, dawaj. O nie, ale lipa, chociaż oni nie wiedzą w ogóle, co się dzieje. Mamy plus jeden run. Single. Dawaj, lecisz, let's go. Ale lipa. Dobra, mamy plus jeden run. Single. Ciekawe, czy mnie mogą sfaulować. Bądź dosięgnąć.
Home run! Yes! Let's go! Mamy czterech kolejnych, 562 metry. Wtedy mieliśmy chyba 700, ale bym sobie pograł w grę taką w baseballu. Ale wiecie co, jeżeli będziecie chcieli, to sobie pogramy, wiecie w co? W piłkę nożną czy coś takiego, okej? Okay? Home run! Myślałem, że będzie home run, ale jednak nie. Plus jeden run. Nie umie trafić tego home runa, no nie wiem w ogóle o co chodzi. Ej, te gierki mega wciągają. Pac-Man wciągał. To wciągało, to znaczy to wciąga cały czas, teraz ketchup. Home run, yes, let's go! Ketchup dał radę, home run. 494 metry. Mamy plus 3 runy, czyli już mamy tak jakby widzicie 13. Home run, let's go! Brawo, brawo, brawo panie Szparak. Teraz lód. Home run! 822 metry. Okej, okay. Czereśnie? A, myślałem, że będzie home run. Ale to czereśnie są liczone na razy dwa, prawda? Tak samo jak ten hamburger, razy trzy. Home run! Czekajcie, dostaniemy dwa, bo dwie czereśnie. Jeden, dwa, trzy! Rzeczywiście były dwie czereśnie. I dostaliśmy trzy. Myślałem, że będzie home run, ale to był tylko i wyłącznie single. Strike! Co to było? Ej, niewidzialna już piłka jakaś leci. Co to ma być? Double. Ale głupio. Ale głupio, bo nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Lipa troszeczkę, chociaż przebiegliśmy. Myślałem, że będzie home run. Kiełbaska. Ej, czy on wybiera, co ma teraz? Toast? Czy też ciastko? Home run, yes, let's go. Dobra, zrobimy teraz tak, że ja po prostu anuluję już siebie. To znaczy, że on po prostu musi uderzyć. Niech to tutaj wleci. Strike. Mamy teraz drugi strike, bo ja bym chciał też rzucać. Ciekawe, czy się da. You're out. Wypadasz. Mamy 25. I co? Google hot dog. Ale ja bym chciał rzucać. Ej, nie da się rzucać. Naprawdę się nie da rzucać. Za pierwszym razem home run. Dobra, lecimy z kolejną gierką. Moi drodzy, Doctor Who. Jest to wzięte z telewizji. I co my tutaj mamy? Google. Co się dzieje? Okej. Okay. Aha, czekajcie, bo mamy tutaj... Tu chyba muszę coś pociągnąć. Dobra, tutaj coś się pojawiło. Zjeżdżamy w dół. Dawaj tu szybko. Ej, ta gierka też jest mega. Ona mega wciąga. Już mi się podoba, bo ja lubię takie platformówki. Dawaj tu szybko, właśnie. I jedziemy. I zbieramy, moi drodzy, G. Następnie muszę wejść do budki z powrotem. Okej. Okay. To nie jest w sumie aż takie ciężkie, ponieważ jak sami widzicie, na początku musimy zebrać tylko i wyłącznie jedną literkę i musimy wejść znowu do budki telefonicznej. Nie wiem w sumie dlaczego. 34 sekundy i musimy zdobyć jeszcze dwa razy O, G i L. Dawaj, właśnie tu szybko. Okej, okay, on gdzieś chodzi tu. O nie, to już jest cięższe. To już jest cięższe, bo on się mega szybko rusza. Dobra, dawaj tu. Ej, nie. Czekaj, bo coś tutaj nie działa. Ja muszę tutaj kliknąć. To musi najpierw tu wjechać. Schodzimy w dół. Czekamy teraz, aż ten robocik. Ale wiecie co, ja mogę w sumie tutaj stać. I poczekać, aż to przyjedzie w takim momencie, żebym na to wszedł. No, akurat to było już w sumie dosyć proste. Dobra, wchodzimy teraz tu. Myślałem, że nie dam rady. Co ja mam teraz zrobić? Zejdź na dół. Dobra, jest. Jestem. Mamy już, moi drodzy, drugą literkę O. Jeszcze musimy zebrać raz, dwa, trzy, cztery. Weźmy tu na środek. Teraz tu. I w sumie to już jest mega proste. Dobra, ale czekaj, bo nie świeci mi się budka. Nie no, budka się świeci, także na spokojnie. Idziemy, moi drodzy, teraz tutaj z kolejną gierką. Mamy cztery. O, tu już jest mega. To już będzie cięższe. Coś się tutaj zrobiło, chociaż jeszcze nie wiem co. Najpierw musimy stanąć sobie tu. On chodzi tędy. Dobra, stań tu. I co teraz? To powinno jakoś... A, tam coś u góry muszę jeszcze pociągnąć. Widzicie? Ja nie wiem dokładnie, gdzie on idzie. On idzie do samego końca. Okej.
Mamy to. Oh my god! Ja chciałem na to drugie pole! Na to! Tu! Co ty gadasz? Dawaj. Ja nie wytrzymam. Co on mi mówił? You will be deleted. Żebyśmy za chwilę wszystkiego nie przegrali, ej. Dawaj tu. Let's go. Ten się mega już szybko rusza. Patrzcie, co tu jest w ogóle grane. Dobra. Jakiś statek przypłynął. Aha, ja muszę tam chyba wejść. Dobra. Okej, zbieramy tu. I do budki. Mamy jeszcze trzy. Moi drodzy, to się robi coraz to cięższe, ty. Okej, mamy jakiś Halloween. Ten chodzi tutaj, więc mogę na spokojnie sobie przejść tu. 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 Idziemy tu na spokojnie. Ja wiedziałem... Co? Bo on mnie tutaj próbuje złapać. Dobra, budka. To było akurat super szybkie. To było akurat super szybkie. Mamy jeszcze, moi drodzy, dwie literki. L i E. Dobra, jestem. Ale nie wiem... Tu muszę pociągnąć chyba. Mamy L. Muszę podejść teraz jakoś... Oh my god. Dawaj. Na, prawie na chybił trafił. Ja... To jest głupie. To gdzieś tutaj strzela. Dobra, jestem. Załączaj to. Czyli tu już jest ostatnia mapa. Mamy E. Okej. Czekaj, bo ja nie widzę, co się dzieje na razie. Dobra. Tutaj też coś strzela. Mamy tutaj puste pole. Jestem. Tutaj też coś strzela. Tu jest pusto. Ale to strzela stąd. Jestem. 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 Oh my god, udało się przejść. Brawo! 13 minut? Nie, to jest 13... Następna gra! Google Doodle Basketball Games. Okej. Okay. Muszę tylko naciskać... Patrzcie. Aha, on tutaj ma tak jakby siłę chyba. Więc to jest mega proste chyba. Bo tutaj wystarczy cały czas tak samo używać. Widzisz? Cyk. A bo jestem teraz dalej. Ja teraz dalej gdzieś poszedłem. Cyk, cyk. Aha, bo tu już mi czas leci. Czyli ile ja mam? 15? 16. Brawo. 16 punktów. Jedna gwiazdka, super. Moi drodzy, mamy taką gierkę jak Birth of Hip Hop, czyli narodziny hip-hopu. Na 44-lecie. Dobra, odpalamy. Ciku, ciku, ciku. Może będziemy tutaj skreczować czy coś robić? Tak też właśnie myślę. Ja to przełączam, bo tutaj są piosenki, wiecie jak to są. Now this is the crossfade. Cool, now you're doing it. Let's find a new track to play. O nie, 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 nie mogę, nie mogę w to grać, nie, nie mogę w to grać, nie. Prawa autorskie. Jak już wspomniałem o Dniu Matki, to mamy dwie gry. 2013 i 2020. Lecimy, moi drodzy, z 2020. Google, klikamy, mamy loading, jak sami widzicie, tutaj te kropki nawet są podskakujące z Google. Happy Mother's Day, let's get crafting. Nie gadaj, że to jest takie coś. Nie. Send. I pewnie tutaj wpisujemy maila czy coś takiego. No, Facebook, Twitter, maila. Happy Mother's Day i wysyłamy. Albo linka, no spoko. Doodle Cricket. Moi drodzy, to jest coś bardzo podobnego do tego, do baseball, tylko jest to cricket. Cricket. Co? Aha, dobra, my tutaj tak jakby biegamy, bo tak naprawdę to ja nie wiem, jak cricket dokładnie działa. I ja nie wiem, czy tutaj możemy też zrobić home run. Ale widzicie, że to jest... To jest w sumie, no jest podobne. Jest podobne do baseball, tylko musimy tutaj biegać w kół.
home run. Mamy home run. Nie wiem, dlaczego otrzymaliśmy aż 6 punktów. Nie wiem, dlaczego to się tak liczy. Home run. No i co? Mamy kolejne 6 punktów? Dokładnie, mamy kolejne 6 punktów. I co teraz? Dawaj, rzucaj. Myślałem, że będzie kolejny home run. I my teraz tutaj tak jakby biegamy, widzicie? Stay na tą, stay na tą, stay na tą. Nikt tego nie zebrał tam, patrzcie. O, plus 4, bo nikt tego nie zebrał. Mamy home run kolejny, 6 punktów. No, ja jestem po prostu dobry w tą gierkę. Dlatego lecimy na następną, okej? Okay? Mamy coś dla miłośników Halloween. Happy Halloween. Ja uwielbiam Halloween. Halloween, Happy Halloween 2016. Coś gdzieś tutaj ucieka, jakaś książka. Przestraszyłam. Duch wyleciał chyba z tej książki. Woła swoich podopiecznych. On zabrał tych przyjaciół i zabrał mu książkę. I my teraz najprawdopodobniej jako ten kot musimy iść po tego duszka? Okej. Okay. A, okej, okay, ty to jest mega. Zim zarabim. Okej, okay, czyli coś tutaj... Okej, okay, tak muszę robić. Level 1. Ready, set, draw. Ej, to jest mega. To, takie coś mi się podoba. Takie coś mi się naprawdę mega podoba. Nie wiem dlaczego, ale ja uwielbiam takie gierki, bo rysujemy, wiecie, jak symbole. Oh my god. Teraz lecą takie duchy, gdzie trzeba 3 symbole narysować. Cyk, cyk, cyk i cyk. Mega! Uwielbiam takie gierki. Nie wiem, czy wy też, ale dla mnie to jest naprawdę mega. Dobra, mamy już chyba... Okej, tutaj mamy jakiegoś bossa już. Dobra, dostał! To był boss! Widzieliście to? Czyli zawsze na koniec level mamy jakiegoś bossa. Congratulations! I tam było 5 leveli? Okej, czyli może być dosyć ciężko. Level 2. Ready, set, draw. Już jakieś błyskawice musiałem robić, widzieliście to? I błyskawica. Błyskawica. Dobra, mamy błyskawicę. Okej, to było akurat dosyć... Tutaj mam razy 15. Błyskawica, błyskawica wszystkich od razu atakuje. Muszę zapamiętać, bo to się może mega przydać. Ale to jest mega. Dobra, mamy kolejnego duszka. 13650 punktów. Możliwe, że za chwileczkę pojawi się boss. Okej. Okay. To jest boss. To jest boss. Dawaj, maluj! Jest, dobra. To już będzie chyba ostatni. Wiedziałem. Mamy, moi drodzy, drugiego bossa przeszniętego, że tak powiem, i lecimy na level 3. Congratulations! Widzicie, mamy jeszcze 3 levele. Ja jestem ciekawy, czy uda nam się to dzisiaj przejść. Czy też nie, bo jeżeli będziecie chcieli więcej takich gierek, zostawcie koniecznie łapkę w górę, my mamy level 3. Ready, set, draw. Tu już może być dosyć ciężko. Bo musimy zapamiętać... Okej. Okay. One już tutaj... Dobra, mamy to. Zostawię sobie tego duszka z tym piorunem na później, żeby się więcej tych duszków pojawiło. I ma... Ej! Ale ja myślałem, że... Ja myślałem, że to ich wszystkich zaatak... I tu jeszcze ten przyszedł, dobra! Nie umiem namalować tego. Nie umiem tego namalować. Mamy kolejnego bossa. Ale on już bardzo blisko mnie był. Ale to jest dosyć prosty duch, tylko on się... Jednak nie jest prosty. Jednak nie jest prosty. Bo on się mega szybko rusza. Oh my god. Czekaj, bo mamy tu jakieś... Tam było serce! Ja mogłem namalować serce i bym dostał serduszko, no nie! To tym sposobem, moi drodzy, już tego 4. levelu najprawdopodobniej nie przejdziemy. Wiecie? To już będzie nie do przejścia. Level 4.
Ready, set, draw. Rysuj. Musimy tutaj widzieć, co się dzieje. Oh my god. Mega. Mega. Okej, no dobra, oni są już coraz tej, coraz to bardziej twa... Coraz to... Dobra, mega. Okej, tego też już pokonaj. Następny. Następny. Dobra, udało się, jak... Oh my god, ja chcę serce. Już będzie boss chyba. Dobra, mam... Drugi raz dostał. Zabrał mi serce. Mamy serce! Wzięliśmy! Widzieliście? No, mamy dwa serduszka. Ciekawe, czy uda nam się przejść ostatni, piąty poziom i odzyskamy książkę, bo ten duch tam miał książkę z tym, co mi widzieliście. Dobra. Mamy, moi drodzy, końcową cutscenkę. Leci sobie kotek tutaj. Szkoda, że mamy tylko i wyłącznie naprawdę dwa żyćka. Ale tutaj będzie chyba tylko i wyłącznie walka z bossem od razu, z miejsca. Level 5. Ile mamy żyć? Mam nadzieję, że 5. Nie. Udało się jakimś cudem... Jakimś cudem się udało. Dobra. Jest! Dobra, mamy. Ale jest! Udało się go pokonać! Okej, jakbyśmy mieli tylko i wyłącznie jedno serduszko, to by się nie udało go pokonać. A tak mieliśmy dwa. I jest git. Brawo! To była najlepsza gierka, naprawdę. Ja bym w nią mógł grać całe życie. Happy Halloween! 90550 punktów. Moi drodzy, najpopularniejsza gierka, czyli Chrome Dino. Biegamy tutaj takim dinozaurem i zbieramy jak największą ilość punktów. I ten dinozaur, im mamy więcej punktów, im jest te takie pry, czyli im mamy więcej te 100 punktów, to on się coraz to szybciej rusza i niby się stają tutaj coraz to cięższe rzeczy. Na przykład przeskakujemy teraz chyba 4 kaktusy, niczym wy geometry dasz. Sami widzicie, że już jakieś pterodaktyle się pojawiły i od razu mnie zaatakowały. Dobra, mamy ile? O, tutaj musimy się na przykład też już schylać pomału. Tutaj jakieś pterodaktyle latają i to jest cały czas randomowe. I wydaje mi się, że ta gierka się pojawiała na Chrome, gdy mieliśmy jakiś problem ze stroną, bądź też Google sam w sobie miał chyba problem ze Chromem. To wtedy mogliśmy sobie właśnie w taką gierkę pograć i pozdobywać punkty i ewentualnie poczekać na dostawcy internetu, żeby nam w końcu ten internet załączył, ewentualnie przyszedł jakiś administrator i żeby on nam w końcu naprawił Chroma. 700 punktów. Dajcie znać komuś w komentarzu, ile wam się udało zdobyć punktów, ale jak sami dobrze widzicie, no to jest coraz to szybsze, więc będziemy tutaj te 100 punktów zdobywać coraz to więcej. No ja mam 905. Dajcie znać komuś w komentarzu, ile wam się udało zdobyć w grze Chrome Dino Run.